ostatnią niedzielę, choć aura pogodowa straszyła nieco pochmurnym niebem i od czasu do czasu siąpiącym drobnym deszczem, to zdecydowanie nie spowodowała pochmurności czy złego humoru zarówno u większości mieszkańców Koleczkowa, którzy w tym dniu zorganizowali festyn sołecki i Dzień Ziemniaka, jak i u wzmagających się w konkurach naszych gminnych strażaków z ochotniczych straży pożarnych, którzy odbywali coroczne gminne zawody strażacko-pożarnicze. Zawody jednocześnie rozpoczęły tydzień bezpieczeństwa w naszej gminie. Łącznie z seniorami i z NDP jest 15 drużyn. Ile mamy teraz właśnie młodzieżowych drużyn? Na obecną chwilę dzisiaj startuje 8. Tutaj na udział w zawodach bierze 8 drużyn. Jestem bardzo zadowolony z tego tytułu, że chcą startować, przyjeżdżają tutaj i ćwiczą i tak integrują się. I to jest przyszłość jakby, którzy zastąpią może weteranów, którzy odejdą na emeryturę. Jakie konkurencje? No tutaj konkurencje to tak jak tutaj widać, sztafeta jest dla dorosłych i dla dziewczyn. Potem jest musztra i jest bojówka. Na placu festynowym także moc atrakcji, oprócz tradycyjnej kaszubskiej kartoflanki, moc różnorakich łakoci z ziemniaka, prince, chipsy, frytki, ale i inne kuszące potrawy. Bo przygotowaliśmy się wspaniale, mamy tutaj darmową kartofel zupę, po kaszubsku mówiąc, mamy placki ziemniaczane, mamy właściwie ziemniaka prawie wszystko, więc serdecznie zapraszamy. Mało tego, no tutaj wszyscy się ładnie przygotowali, pogoda nam troszeczkę faktycznie nie dopisuje, ale mamy taką lukę, która właśnie tutaj powoduje to, że ludzie przychodzą. Druga sprawa jest to, że no, my bardzo cieszymy się z tego, że możemy dla mieszkańców zrobić taką piękną uroczystość. Jaki jest Dzień Ziemniaki, jaki jest Dzień Sołectwa. Chcemy to uczcić właśnie w taki sposób. Ze sceny serwował przeboje DJ Baron, a uświetnili imprezę rodzimi dla sołectwa Koleczkowiani koncertem regionalnych pieśni ludowych. W poniedziałek natomiast zainaugurowano Tydzień Bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży szkolnej w Centrum Samorządowym w Przemudzie. Na scenie hali widowiskowej nasze lokalne autorytety czuwające bezpośrednio nad bezpieczeństwem mieszkańców, służby mundurowe, policja, strażacy, ale i ratownicy medyczni, ratownicy wodni, przedstawiciele sztabu zarządzania kryzysowego oraz władze gminy. To jest dobra okazja, żeby zachęcić nasze dzieci do tego, aby rozmawiały przede wszystkim w domach o bezpieczeństwie na chodniku, na jezdni, w drodze do szkoły i z powrotem, nad wodą, nad lodem, tak, zima za chwilę przyjdzie. Na zakończenie najmłodsi mieli okazję poruszać się po zorganizowanym przed centrum miasteczku ruchu drogowego z rozstawionymi światłami, przejściami dla pieszych, skrzyżowaniami. Dzieci mieli także okazję od wewnątrz zwiedzić pojazdy, karetki, wozy strażackie i policyjne. Jednym z ważnych momentów na sali widowiskowej było połączenie się z panią burmistrz Martą Ptasińską z miasta Bardo, położonego na Dolnym Śląsku, dotkniętym skutkami powodzi. Pani burmistrz z góry dziękowała nam za pomoc i prosiła o wsparcie. Gmina Przemud ma sporo zaprzyjaźnionych samorządów, praktycznie w każdym województwie naszego kraju. Tam na Śląsku mamy miasto Bardo, gdzie chcemy im też pomóc, dlatego też akcje takie charytatywne będziemy tutaj prowadzić. W naszych szkołach podstawowych, halach sportowych w Przemudzie, Bojanie oraz w Centrum Samorządowym ruszyły zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy, które pozwolą na uprzątnięcie zniszczeń. Sytuacja jest krytyczna i musimy szybko się zmobilizować, aby dostarczać dary. Pamiętajmy, dobro wraca, a i my nigdy nie wiadomo, kiedy tej pomocy będziemy potrzebować. Pomaganie innym, wzajemna empatia to także nasze bezpieczeństwo.